Walter Goldman urodził się i wychował w małym miasteczku w południowym Tennessee. W wieku 55 lat mógł z dumą uważać się za szczęśliwego człowieka, który osiągnął w życiu wszystko, czego pragnął. Walter był kochającym mężem, kochającym ojcem i wspaniałym dziadkiem. Z żoną Mirandą żył w szczęśliwym małżeństwie przez prawie 30 lat. Oczywiście w życiu małżonków nie brakowało zarówno radości, jak i smutków, które znosili razem, jak przystało na silną rodzinę. Miranda pracowała jako pielęgniarka w miejskim szpitalu, a Walter związał swoje życie z transportem. Wcześniej mężczyzna był kierowcą ciężarówki o dużej ładowności i wykonywał przewozy na terenie całego kraju. Teraz, ze względu na swój wiek, Walter przeszedł na emeryturę i dostał pracę jako taksówkarz. Faktem było, że w ten sposób mógł poświęcić więcej czasu rodzinie i opiekować się wnukami, które przyjeżdżały z wizytą prawie w każdy weekend. Syn Waltera, Spencer, był natomiast menedżerem średniego szczebla, a po 30 miał już stabilną sytuację życiową, a nawet kupił własny dom. Wielu kolegów Waltera było szczerze zazdrosnych o dobrobyt w jego rodzinie i prosili go o podzielenie się tajemnicą dobrego samopoczucia. Pan Goldman mówił tylko, że wszystko, czego potrzeba do szczęścia, to kochać swoje dzieci i żonę. Wszyscy w firmie taksówkarskiej traktowali Waltera z szacunkiem i bardzo doceniali jego doświadczenie jako kierowcy. Oczywiście Miranda często namawiała męża, by porzucił pracę i odpoczywał. W odpowiedzi Walter wzdychał ze smutkiem i mówił: "Nie potrafię tak, bez znaków drogowych, szumu silnika i kół na asfalcie. Przyzwyczaiłem się do tego przez lata." "Rozumiem, kochanie, jesteś urodzonym kierowcą. Czasami wydaje mi się, że ty i twój Chevrolet stanowicie jedną całość", odpowiedziała Miranda, przytulając męża. Kobieta zawsze opiekowała się mężem, przygotowując dla niego pyszne kanapki i czule zawijając je w folię. Tak było i tym razem, gdy Walter, przejmując swoją zmianę, późnym wieczorem otrzymał pilne wezwanie. Mężczyzna wiedział, że wskazany adres znajduje się poza miastem, dlatego chcąc skrócić sobie drogę, jechał obwodnicą. Nagle reflektory jego Chevroleta oświetliły na poboczu drogi małą dziewczynkę w wieku 5 albo 6 lat. Mała, oślepiona jasnym światłem, zamknęła oczy i zakryła je dłońmi. Z trzepoczącym sercem Walter zatrzymał się i wyskoczył z samochodu. "Jak się tu dostałaś, kochanie? Dlaczego jesteś sama?" zapytał mężczyzna, ostrożnie biorąc dziecko za rękę. Dziewczyna spojrzała na pana Goldmana smutno, a potem wzdychając pokręciła głową. "Nie chcesz rozmawiać? A może po prostu nie umiesz mówić?" spytał Walter, który podejrzewał coś złego. Mała spojrzała uważnie na taksówkarza, a potem potwierdziła to skinieniem głowy. "Co za czasy! Kto zostawił małą dziewczynkę bez opieki w środku nocy?" pomyślał z niepokojem pan Goldman. Jakby czytając w jego myślach, dziewczynka wyjęła długopis z bocznej kieszeni bluzki i wyciągnęła razem z nim kartkę złożoną na 4. Potem spojrzała z nadzieją w oczy taksówkarza i wręczyła mu notatkę. Walter rozłożył kartkę i szybko przejrzał napisany tekst. Ku zaskoczeniu mężczyzny, w notatce pełnej błędów gramatycznych napisano, że dziewczynkę należy zabrać do szpitala, w którym leczy się jej babcia. Wydawało się, że zdania na kartce zostały napisane przez dyslektyka lub właśnie małe dziecko, które zna tylko podstawowe litery drukowane. Walter zastanowił się przez chwilę, a potem postanowił zabrać dziewczynę tam, gdzie chciała się udać. Było mu bardzo żal dziecka, które zostało samo, zwłaszcza w tak niebezpiecznym miejscu jak autostrada, i to nocą. Gdy dziewczyna wsiadła na tylne siedzenie samochodu, Walter zauważył, że jej lewa ręka wyglądała na pozbawioną życia, jakby niedawno doznała jakiegoś urazu. "Zabiorę ją do szpitala, a potem pomyślimy, co dalej", powiedział cicho pan Goldman sam do siebie i uruchomił silnik. Przez całą drogę do szpitala dziecko wyglądało przez okno i zachowywało się bardzo spokojnie, tylko sporadycznie drżało, gdy samochód wjeżdżał na nierówności. Widać było, że dziewczynka martwi się bólem ręki, który objawiał się przy każdym gwałtownym ruchu pojazdu. Gdy pan Goldman wszedł z dziewczynką do holu szpitala, napotkał kolejny problem. Trudność polegała na tym, że Walter nie znał imienia i nazwiska kobiety, którą miał znaleźć. Zdając sobie sprawę, że milczące dziecko raczej nie będzie w stanie mu pomóc, pan Goldman próbował dowiedzieć się w recepcji, czy niedawno pojawiła się kobieta wyglądająca jak babcia. Na szczęście dyżurna pielęgniarka była wyrozumiała i przeglądając wpisy w dzienniku ustaliła, że tylko jedna kobieta, Oprah Patterson, która trafiła do szpitala z zawałem serca, mogła być babcią dziewczynki.
Słysząc znajome nazwisko, dziecko radośnie pokiwało głową, zapominając nawet o bólu w ramieniu. W tym samym czasie dyżurna pielęgniarka dziwnie się zawahała, a potem biorąc Waltera za rękę, odsunęła go na bok. Widzi pan, panie Goldman, nawet nie wiem jak panu powiedzieć. Oprah Patterson zmarła 3 godziny temu, powiedziała szeptem kobieta, starając się zapobiec temu, by dziewczynka stojąca w recepcji usłyszała, co się stało. Co ja mam teraz zrobić? Zapytał Walter, z trudem powstrzymując emocje. Wreszcie, po chwili uporania się z początkowym szokiem, mężczyzna zdał sobie sprawę, że w tej chwili trzeba pomyśleć o dziewczynce i dopiero wtedy zdecydować, co dalej. Po krótkim zbadaniu dłoni dziecka pielęgniarka powiedziała panu Goldmanowi, że ten musi zabrać dziewczynkę na oddział urazowy szpitala pediatrycznego. Ręka najprawdopodobniej jest złamana, ale potwierdzimy to dopiero po prześwietleniu, powiedziała pielęgniarka, głaszcząc dziewczynkę po głowie. Mała ledwo mogła ustać na nogach, więc Walter wziął ją na ręce i zaniósł do samochodu. Gdy taksówkarz przywiózł dziewczynkę, lekarze byli zszokowani, widząc zdjęcie z prześwietlenia. Poza złamaną ręką dziecko miało liczne siniaki w okolicach żeber. Dla pana Goldmana oznaczało to tylko jedno. Dziewczynka musiała zostać w szpitalu pod opieką lekarzy, którzy udzielą jej fachowej pomocy. Do domu Walter wrócił późno w nocy. Jego żona, witając go przy drzwiach, z niepokojem w oczach zapytała: Kochanie, co się stało? Jesteś taki blady! Mężczyzna westchnął smutno, a potem usiadł na krześle i opowiedział żonie o wszystkim, co mu się przydarzyło tego wieczoru. Po wysłuchaniu męża Miranda Goldman nie mogła powstrzymać łez, współczując nieszczęsnemu dziecku, które nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności straciło babcię i trafiło do szpitala ze złamaniem i siniakami. Wydaje mi się, że musimy jej pomóc, kochanie. Na pewno jutro ją odwiedzimy, zadeklarowała Miranda, patrząc z nadzieją w oczy mężowi. Przeczucie nie zawiodło kobiety, bo Walter myślał w tym momencie dokładnie o tym samym. Następnego ranka państwo Goldman ruszyli do szpitala. Ku zaskoczeniu obojga małżonków, lekarz prowadzący od pierwszych sekund spotkania ucieszył ich dobrą wiadomością. Najprawdopodobniej dziewczynka potrafi mówić, tylko na skutek jakiegoś zdarzenia doszło u niej do traumy. Wciąż niewiele mówi, ale wiemy już, jak ma na imię. Hannah, powiedział starszy lekarz, nie odrywając oczu od uradowanych małżonków. To prawdziwy cud. Proszę powiedzieć, kiedy możemy ją odwiedzić? Przywieźliśmy jej słodycze i zabawki? Zapytała ostrożnie Miranda. Jeśli tak, możecie państwo zrobić to już teraz, odpowiedział pediatra z uśmiechem. Widząc mężczyznę, którego znała, dziewczyna radośnie wykrzyknęła. Hurra! Przyszedł wujek kierowca! Tęskniłam za tobą! Łzy wówczas napłynęły do oczu Waltera i Mirandy. Głos dziewczynki brzmiał tak, że sami małżonkowie chcieli krzyczeć na cały głos z radości. Hannah była bardzo zadowolona, widząc pana Goldmana i jego żonę. Przede wszystkim dziewczyna podziwiała oczywiście lalki, które Miranda kupiła rano w sklepie z zabawkami. Goldmanowie zaczęli odwiedzać Hannę każdego ranka, a czasem nawet kilka razy dziennie. Małżonkowie byli bardzo zadowoleni, widząc radość w oczach dziecka, które dosłownie rozkwitało na ich oczach z każdym spotkaniem. Przez cały ten czas Walter próbował dowiedzieć się, co stało się z dziewczyną i jej babcią. W tym celu mężczyzna zwrócił się na policję, gdzie dokładnie opowiedział o szczegółach wieczoru, kiedy zabrał Hannę z autostrady. W wyniku śledztwa okazało się, że opiekę nad dzieckiem w całości powierzono jej babci, Oprze Patterson. Rodzice Hanny prowadzili niemoralny tryb życia. Nigdzie nie pracowali i znikali na kilka dni w salonach z automatami do gier. Wszystkie pieniądze wydawali na alkohol oraz spłatę licznych długów. Pomimo tego, że Oprah Patterson miała problemy ze zdrowiem, oddawała wnuczce całą swoją miłość i czułość, aż do ostatniego tchu. Nieszczęsna staruszka była bardzo rozgoryczona tym, że wychowała córkę, która poza piciem i rozrywką nie widziała w życiu niczego, nawet własnego dziecka. Jako że rodzice Hanny nie mieli stałego miejsca zamieszkania, często zatrzymywali się w domu pani Patterson, której życie, nawet bez nich, już było pełne zmartwień i problemów. Jednocześnie Brenda Patterson wcale nie martwiła się losem swojej 5-letniej córki, którą wychowywała babcia. Oczywiście nie mogło to trwać w nieskończoność i pewnego dnia Oprah Patterson zachorowała. Narzekając na ból w sercu, staruszka wezwała resztką sił karetkę pogotowia, a następnie straciła przytomność. Mała Hannah siedziała obok nieruchomej babci i płakała. W tym samym czasie córka pani Patterson, która znajdowała się w sąsiednim pokoju, nawet nie wyszła na spotkanie z lekarzami.
Gdy babcia trafiła do szpitala, Hannah zdała sobie sprawę, że nie może już przebywać w tym samym domu z matką alkoholiczką i jej znajomymi. Ojciec odsiadywał w tym czasie 2-letni wyrok w więzieniu stanowym. Hannah wyszła z domu późnym wieczorem, kiedy jej matka po wypiciu alkoholu spała na kanapie w salonie. Dziewczyna szła powoli ulicą, nie wiedząc, dokąd się udać. O tej porze dnia było bardzo mało przechodniów i nikt nie mógł jej pomóc. W pewnym momencie Hannah trafiła do starego budynku, w którym, sądząc po zrujnowanych ścianach i wybitych szybach, od dawna nikt nie mieszkał. Uwagę dziewczynki przyciągnął fakt, że z piwnicy domu świeciło światło. Hannah podeszła bliżej i, potykając się o zniszczone stopnie, upadła. Na szczęście dziewczynka nie zraniła się poważnie, bo zdążył ją złapać mężczyzna, który mieszkał w piwnicy. Widząc jego ubrania, Hannah zdała sobie sprawę, że był po prostu włóczęgą. Pomimo swojego wyglądu, mężczyzna poczęstował dziewczynę kanapką i dał jej herbaty z termosu. Gdy zobaczył, że Hannah zraniła się w rękę podczas upadku, nie mógł powstrzymać łez i cicho zapłakał. Potem, gdy dziewczynka się rozgrzała, mężczyzna napisał notatkę, z którą dziecko znalazł Walter Goldman. Trudno dokładnie powiedzieć, w jaki sposób włóczęga zrozumiał, czego dokładnie potrzebowała Hannah. Prawdopodobnie ludzie, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach, rozumieją się bez słów, a może po prostu dziewczynka potrafiła wyrazić to gestami. Cokolwiek to było, z notatką w ręku mała Hannah bez cienia wątpliwości poszła szukać dalej swojej babci. Po zapoznaniu się z historią uratowanej dziewczynki, taksówkarz Walter Goldman nie mógł już powstrzymywać dłużej emocji. Nie mógł zrozumieć, jak własna matka mogła sobie pozwolić na tak nieludzkie traktowanie córki. Gdy Walter powiedział wszystko swojej żonie, spojrzał jej prosto w oczy. Tak, wiem, o co chcesz zapytać, kochanie. Sam o tym myślę. Wiesz, nie jesteśmy jeszcze tacy starzy. Załatwimy opiekę nad dziewczynką? Powiedziała Miranda, ocierając łzy. Walter, po raz kolejny upewniając się, że żona go doskonale rozumie, przytulił ją i delikatnie pocałował. Warto powiedzieć, że małżonkowie spełnili swój zamiar i uzyskali wszelkie niezbędne zgody. Kilka miesięcy później Hannah już bawiła się z wnukami pana Goldmana, które były bardzo szczęśliwe, że mają młodszą, przyszywaną siostrę. Miranda i Walter nie wiedzieli do końca, kim byli tak naprawdę dla Hanny. Ojcem i matką, czy też babcią i dziadkiem? Żadne z nich nawet nie wątpiło jednak, że pokochało Hannę najbardziej, jak to tylko możliwe. W końcu, ich zdaniem, szczęśliwa rodzina to taka, w której zawsze słychać wesoły śmiech dzieci.